się, mano mordeczki! W nowym odcinku na kanale Standard. Tankowanie i lecimy, póki jest dzisiaj pogoda, bo z tego co patrzyłem przez cały tydzień, potem ma niestety padać deszcz. $19, więcej się nie mieści, ale za to mamy cały wieczór jazdy. O, żwirek. Skoro mamy cały dzień jazdy, to sobie poopowiadamy najpierw parę rzeczy. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, pewnie już zdążyli zauważyć, że same problemy mam z tym motocyklem. Ale tak to jest. Jak było złożone dobrze, rozebrało się i się po prostu składało na oko. Gdzie pasowało, to się składało. Był ten problem z masą najpierw. Był taki konkretny dosyć problem z masą. Praktycznie nie miał wcale ładowania. Rozruch się nie załączał. Czasami też i pompka się nie potrafiła załączyć. Po prostu nie miał ładowania przez sobą masę. Przeczyściłem styki. No i było w miarę lepiej, nie? Ale no. Był słaby, nie miał mocy, więc tak na pierwszy pomysł mi podeszła pompka paliwa. Mogła się zjebać, bo po prostu był słaby prąd, słaba masa. Wymieniłem dupa, nadal to samo. Więc szukałem po internecie, różnych ludzi pytałem. O, bieg za wysoki. Wąska droga i ściąga mnie trochę. Na oko było wszystko dobrze. Jadę próbna. No i nadal nie ma mocy. Nie ma tej mocy, co miał kiedyś. Z dwójki na koło, z jedynki na koło, z trójki nie. Z czwórki też nie. Skoro się nie da, to się po prostu przyzwyczaję do tego. Ściągnąłem sobie serwisówkę z neta. Cały schemat motocykla. Bo chciałem sobie linkę gazu puścić tak jak ma być. Czasem ciężko chodziła, teraz chodzi leciutko. Co jest? Paliwa za dużo? Teraz chodzi leciutko. Git, git. No i ale sprawdzając tą jeszcze serwisówkę, spojrzałem sobie po prostu na schemat elektryki, instalacji elektrycznej, gdzie mają mi wszystkie masy. I okazało się, kabel od akumulatora minusowy, który miałem podpięty do ramy, do subframe'u, do tylnej ramy. Według schematu instalacji to ten kabel powinien być przytwierdzony do silnika. I wpiąłem go na swoje miejsce, tak jak ma być. No tak z dupy pojechałem się przewieźć po prostu, bo poprawiłem sobie linkę gazu, a kabelek przepiąłem tu, gdzie ma być. Zobaczymy, jak ten gaz lekko chodzi. I tak, wrzucam jedynkę, wyjeżdżam na drogę, wrzucam dwójkę i mi już po wbiciu dwójki mnie tak szarpnęło, tak. Nie tak. No teraz czwarty bieg zapięty. I szarpnęło mnie o tak. Czuć większego zrywa, czyżby się samo naprawiło? Wrzuciłem trzeci bieg, strzeliłem mu z klamy. No i wstał! Siemanko widzowie, to jest poradnik jak jeździć motocyklem. Jak już jesteśmy sobie na takiej drodze, nie jedźmy sobie slalomem, tak jak ja sobie jeżdżę, bo możecie mieć podejrzanie po jakichś prochach albo coś. Jak chcecie świrować, to rozglądacie się. Spójrzcie na mnie. Oglądajcie uważnie. Rozglądacie się, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie, jedziecie powoli. Powoli tak, żeby nie przekraczać prędkości. Może trochę przesadzam teraz, ale jak już się upewnicie, że nic wam nie stoi na przeszkodzie, możecie k***ać na gumę. Uważajcie k***a na jebanych rowerzystów. Nie ma rzeczy, że k***a ten. Bo rowerzyści to są k***a pojebani ludzie, wiecie. Oni muszą jechać na dwóch kołach i tak na p***alać nogami. I jak przejedziecie obok takiego cyklisty. I pamiętajcie też jedną rzecz. Jak wjeżdżacie na osiedla jakieś, to nie daj Bóg nie świrujcie na osiedlach. Tu widzicie. Balkony wszędzie, mohery czyhają. I jak zobaczy was taki moher, że napierdala gumie, albo nie daj Bóg na odcinie przepierdalacie całą ulicę, no to od razu jest telefon wyciągany, od razu jest wpierdany numer polecany z pierwszej listy 997 i elo macie pozamiatane. Oczy dookoła głowy i sprawdzacie, przepatrujecie każdy teren. Ja was do złego nie namawiam, w żadnym wypadku. Co złego to nie ja. Chwila, moment, bo ja naokoło chyba pojechałem. Oj, nigdy nie przejeżdżajcie tak jak ja przejeżdżam teraz, no. Nie wjeżdżajcie na chodnik. Oj, nie róbcie dużo hałasu. Pamiętajcie, żeby mieć cichy wydech. Najlepiej jak se kupicie nam elektrycznego KTM-a. Pamiętajcie, skrzyżowanie. Zatrzymujecie się na środku skrzyżowania i patrzycie, czy nic nie jedzie. Chyba mam robaka.
tylko w goglach. Uciekaj. Wypadł stąd. Frajerze. Pamiętajcie, żeby sobie obierać jak najkrótszą drogę, bo to jest klucz w Supermoto. Patrzcie. Patrzcie uważnie. Uwaga na żuli. Bo tu się lubią czaić. Trzeba być cicho. Wszystko oczy dookoła głowy. No miejcie na uwadze, że zawsze może wam coś z krzaków wyskoczyć. Skupiajcie się. Nie napierdajcie bez sensu, bo to nie ma sensu. Jak już chcecie poświrować, to lecicie tu. Tu macie mokradła. A wiecie, co się czai w mokradłach? Menele. Więc miejcie to na uwadze, że jak przejeżdżacie obok mokradła, to bardzo powoli i bardzo cicho. Nie róbmy zamieszania. I pamiętajcie, żeby zawsze sobie skracać drogę. Widzicie, że tam piesi czekają. Dobra, piesi nie czekają. Piesi się wycofują. Zdali sobie sprawę, że długo będą czekać. Odpal to. Chuja, to jest 250 na minimum. Dobra, to może być 125 jednak. Skracajcie sobie drogę, pamiętajcie, zawsze. Zobaczcie. Widać, tam pan stoi. Schodzicie. Jemu się zaraz włączy światełko. Wtedy idziecie z nim. Po cichu, bo on na nas patrzy. Taki lifehack. No i już tu jestem. A tak to bym jeszcze stał, bo pamiętam, ostatnio stałem tam dosyć długo. Pamiętajcie, zawsze sobie skracajcie drogę. Teraz mam taki dylemat, którędy to się... Chyba tu. Za bardzo. Ale mnie zgarnie milicja. A nie mówiłem? Iu. Surprise, motherfucker. Zostawcie łapiczkę, subika, tego typu bands i pamiętajcie, filmy na kanale co tydzień. Miło by było, jakby zostawił fajny komentarz. Pamiętaj, żeby każdy film oglądać do końca.